Witam, witam w Let's Play Wizard 8. Dotarliśmy do dość kluczowej lokacji, jaką jest Trinton. Na razie jej dolna część, na której znajduje się dość sporo potworów, które mogą być czasem wredne. Te dwa konkretne niekoniecznie, ale jest sporo miejsca do obejścia ich, więc strachu nie ma. Caustic Vine jest o tyle uciążliwy, że może spowodować oślepienie, ale jak wszystko. Nieważne. I hear you, chief. Okay. Understood. Understood. Tam z boku oddali na radarze widać tą kropkę. To jest Hogar. Jednego Hogara już zabiliśmy przy okazji wędrówki do bazy Umpani. Ten jeden zostawi nas w pokoju, przynajmniej dopóki nie podejdziemy za blisko. A że jest sporo miejsca, nie powinno to stanowić problemu. Ponadto w Trinton mamy rzekę, którą możemy trochę pochodzić dnem, która prowadzi do wodospadu i oceanu. Tam jest parę itemków, ale nic tak ważnego, żeby tam się kręcić. That's a relief. My ailment has abated. I od razu poziomki. Shield na poziomie 26, jak dobrze pamiętam, powinno już nam zapewnić jeden punkt do klasy pancerza dodatkowy. Zaraz sprawdzimy. Tak, plus jeden from shield skill. Teraz gadgeterowi zostały już tylko dwa poziomy do uzyskania power skilla z dexterity. Jeśli dobrze pamiętam, to jest reflection, który da dodatkową klasę pancerza. Średnio przydatne dla gadgetera, ważniejsze jest samo 100 zręczności. That is great relief. I am ready. Yes. O, cały jeden punkt. Yes. Here. No, wydało się. Tutaj jest drzewo Trinton. Drzewo, w którym spędzimy większą część tego odcinka. W zasadzie cały odcinek i pewnie następny, a kto wie, czyli następny. Trinton jest bardzo dużą, dość oryginalnie skonstruowaną lokacją. Zobaczycie sami. Krótko mówiąc, jest to wielkie drzewo z wiewiórkami. Sparkle, what's the meaning of this? Oh no. Well, chief, see, these are my friends. They aren't here to hurt us. I mean, I can personally vouch for them. They no, they don't work for the Rapax. They work for the Umpani, just like me. The Umpani, huh? Then you're here to help us. Good work, Sparkle! I thought I saw something good in you. At last, the gods have answered our prayers. The rats have overrun our city for too long. We will allow you to enter Trinton. Go to the fourth bow and find Madras. He will tell you what to do. A więc tak, owe szare wiewiórki mają problem ze rapaksami. A także przede wszystkim ze szczurami. To znaczy nie szczurami, tylko radcami. Szczury nie mają akcentu gangsterskiego ani ich włoskich imion. Ale to za w przyszłych odcinkach. Na razie musimy się wspiąć do góry, pogadać z szefem Madrasem. A żeby z nim pogadać, bo oczywiście do niego się dostać, to wcale takie proste nie będzie. Look out, guys!
Samo drzewo jest jeszcze, tutaj samo wnętrze drzewa jest jeszcze rozgrzewką. Tutaj nie ma ciężkich wad, tylko takie tam przepychanki, czy karaluchy, dwa pająki, takie rzeczy. Doskonała okazja do podniesienia umiejętności. Understood. I understand. Jeden. Co by tu? Może uleczymy Vitalię? Understood. I'm on it. No, tak będzie lepiej. Teraz przyczepiamy ich skałami. Understood. To powinna być ostatnia tura. No i była. Tutaj mamy bębenki dające spowolnienie na wrogów. Nie, nie jest to zbyt specjalnie przydatne. Opchniemy to przy najbliższej okazji. Pierścień posiadający do klasy pancerza i odporność na powietrze. A także pożyteczne, choć niedoceniane umiejętność Purify Air przyda się do skontrowania oporu różnych zaklęć. Wypoczywamy, bo czemu by nie? Wow, jak już jesteśmy wypoczęci. Idziemy. Teraz tutaj. I tutaj. Yay! Let's go get 'em! Understood. Pięć wilczych pajączków, które jednak nie będą stanowiły specjalnego problemu. Okay. A to dlatego, że mają śmieszną ilość HP. Którego ubijamy? W tej turze. Okej, okay. Co tutaj było?
podniszczona zbroja, to dla sprzedaż. Jest, nie można nic więcej z tym zrobić. Płaszcz niezidentyfikowany. Skoro nie jest zidentyfikowany, to puszczamy w ruch zaklęcie. Plus 3 dla strażnika. Czyli dajemy to naszemu strażnikowi. A przynajmniej kiedy minie jej paraliż. I wędrujemy dalej. Hey guys, I don't feel sick anymore. Dobra. Crawling Creeper. Crawling Creeper w górnych warstwach Trynton jest dość popularnym wrogiem. Jeśli chodzi o rośliny, ogólnie on jest całkiem przyjemnym do zwalczania. Ma tylko dużo HP. Jego efekty przy atakach nie są zbyt szkodliwe. Jak widać, już przytomność traci. Gorzej, że może być ich pewna masa, jak się nieszczęśliwie trafi, no to wtedy walka trwa dłużej. A jak jeszcze coś się przyczepi, to mogą być kłopoty. Ale tu jest jeden, z którym, jak widać, rozprawiliśmy się bardzo szybko. Can we take it? Let's pick it up. Napój przywrócenia, bardzo pożyteczny. Leczy każdy status efekt, nie licząc śmierci i wykradzenia punktów życia. Ten ostatni jest tyle rzadki, co wredny. Tutaj był sam Icicle Sticks na sprzedaż. Tędy. Jeden żuk, gnojarz. Zabawa w ciuciu babkę. Nawet z łuku walkiria wymiata. Tutaj też nie było nic specjalnego, tylko cutlass, niskotajerowy mieczek. Nic specjalnego. Tutaj mamy strzały i wspinaczkę na wyższą część drzewa. Najpierw się wyleczę, póki jeszcze pamiętam. Here. Oh, that's a relief. Waiting. Here. To wspinamy się. Jak widać, platform jest sporo, pni jest też sporo, a to dopiero początek. Zobaczycie, co będzie później. O jejku, Vitalia, masz już wypij ten napój leczący, bo... Tak, powinien się ją zaznaczyć. Trynton jest patrolowany przez Trinis.
czyli nasze wiewiórki, jednak one są raczej przeszkadzajką, co jest zapychały nam drogę przejście dalej. Na goleniki, o, warto było brać może, jak znajdę komu, o, na przykład. Albo nawet nie wiem, po co jeszcze trzyma. Dobra. To przejście prowadziło kiedyś do pagody Martena, tak, tego Martena. Jednak jak widać w tej chwili nie ma jak już tam przejść. Więc idziemy tędy, korzystając z windy. To są wyższe gałęzie Trynton, które jakimś stylem zrobiły się nawet grubsze niż były. Jeśli dobrze rozumiem, to wszystko jest wokół jednego drzewa, bardzo dużego drzewa. Kasiem peców, bomba na sprzedaż. Aj, baj. Tutaj jest fajny bajer, fontanna. As time moves, so it creates the lessons learned in the ways of fate. I am each one and yet still more. All you've known, seen, and done before. Tell me, what am I? Odpowiedź jest prosta, odpowiedzią jest pamięć. Trzeba odpowiedź wstukać. To właśnie skopał CD Projekt, tworząc łatkę polonizującą, czy raczej ogólnie polonizację Wizosem. Yes, I am. Ponieważ nie można było wstukiwać polfontów, gra była kompletnie nie do wygrania. Na dużo późniejszym etapie. A ludzie narzekają na cenę. Tutaj jest NPT. Oh my. Tu ma pewien problem. Oh my. This is. What happened? Oh, look at this place. Look at me. I was trying to make a new potion, and I must have missed a step or two, or five. You're welcome to what I have left. I am Fuzzfass, master of magic, mostly. And this is my shop. Fuzzfass, mistrz magii, z grubsza, jest handlarzem zaopatrzonym dobrze w sporo podków. Zaczniemy od opchnięcia mu szajsu, którego nie potrzebujemy. W przeciwieństwie do szajsu, który potrzebujemy. Kruk szaleństwa też mu opchnę, raczej nie będę z tego korzystał. Co tu jeszcze mamy? Zwoje. Księga z Rest All się przyda. Dobra. Co on tu ma? Różdżkę Static to nie. To mu sprzedaliśmy dopiero co. O! Proszek skrzeszający przyda się koniecznie, tak. Leczenie paraliżu, no powiedzmy, że też. Nektar magiczny zawsze. Glowingu jest składnikiem dla gadżetera. Nie pamiętam, gdzie jest drugiego. Może już podnieśliśmy? Będę musiał sprawdzić. A nie, tutaj jest, dobra. Orange Goo. Okej, to jest wszystko. Aha, jeszcze Incense. Mówiąc po ludzku, kadzidło jest przydatne
pewnym etapie Trynton. Dobra? To na razie wszystko, wrócimy do niego później, jak będziemy mieli questa. Bo i tak będziemy w te okolice wracali i tak. Tymczasem tak, Gadgeter... Splendid. ...tworzył Lava Lamp. To jest taki niskopoziomowy gadżet. Znaczy niskopoziomowy. Mało użyteczny gadżet, który odciągnie teoretycznie wrogów, a w praktyce tylko walkę wydłuża. Przed nami wróżki, które w Trynton są naprawdę uciążliwym wrogiem, dlatego że jak widać ciskają zakręciami jak głupie. Dość mocno. Ale nic to. Jak to mawiał mój niezastąpiony polonista. My też znamy zaklęcia. Nie zawahamy się ich użyć. Understood. Właśnie jedna wróżka zabiła się z Batfire'em. Wszystkie zostały sparaliżowane. Understood. Wyleć Italię. Understood. Ta walka była prosta, bo nic nam nie przeszkadzało. Jeśli jednak mają jakąś obstawę, walka może się bardzo szybko na naszą niekorzyść przechylić. Tymczasem co Spines Daga? Bardzo potężny sztylet, jak widać. Damy go Lordowi na offhand. Nie damy go Lordowi na offhand, bo nie może go ubrać. A za czemu w zasadzie to? Aha, bo tylko wróżki mogą go ubrać. Dałbym go ninji, gdyby ninja walczyła na sztylety. Mamy jednak 0 skilla w sztyletach, a i później będziemy z czego innego korzystali. Och, well. A na sprzedaż będzie. Tutaj koniecznie musimy zabrać te wnącza. To jest część zagadki, którą kiedyś bardzo męczyłem się, żeby rozwiązać. Okazała się zabójczo prosta, jak się o tym pomyśli. Płatki też zgarniemy później, jak będziemy wiedzieli, że mamy je zabrać. Na razie tylko z dupka. Tak, oto wyposażeni. Idziemy dalej po wyleczeniu się uprzednim. Sporo jest tu opuszczonych lokacji, mieszkań. Tak. Tak. Nie może opanować przez to. Trudno później. Dobra, idziemy dalej. Woda i lata gigantycznie nietoperz, z którymi Boże będziemy się prali. Praktycznie na pewno będziemy się prali, ale to gdzie indziej. Musimy podejść tam, gdzie będzie można go sięgnąć. Tajemnicza krwawa plama oznacza, że trzeba się mieć na baczności.
Słychać wroga. Dwa pająki po 20 HP to dla nas praktycznie zniewaga. A zniewaga krwi z mania. Pajęcie najlepiej. Nie po sprawie. No. Pajęcia sieć jest też do czegoś składnikiem. Nie pamiętam do czego za bardzo. Ale warto zbierać, skoro dają. Idziemy dalej. Samotny crawling creeper. Przy okazji do walki wtrącają się tryni, ale nie damy im szansy. O, gdzieś są wróżki. Mam nadzieję, że zdążymy z zakończeniem walki, przynajmniej się wkręcą. Jakoś się wcisnął. Muszę niedługo będziemy na bagnie. Jak dobrze pójdzie. O! Poziom. Jak dobrze pójdzie na bagnie, znajdziemy lepszą broń dla ninja, dla tego builda, z którego korzystam. To będzie w samą porę. Okej. Okay. Well, thank goodness that's behind me. Feel like myself again. Oh. Aha, I sense a creature. Tune up. It's time to play. Doskoczyli mnie jeszcze. Wróżki rzucają na siebie jedno z dwóch zaklęć w stylu Blade Mail. Eye for an Eye kontruje zaklęcia magiczne, podczas gdy Razor Clock, który widzieliśmy w poprzedniej walce z wróżkami, kontruje obrażenia fizyczne. Wręcz. You need to focus your aura better. Żeby było weselej, ponieważ... Uj, Crash jest bardzo niebezpieczny dla klęcia. Weź się wylecz. O, jest full of life condition. Understood. Broń się, broń się. Broń się. Broń się. Zobaczymy, co z tego będzie. Oj, oj, oj. I sense a creature. Dobra, Bard widzi. No ja się cieszę, że się wtrącili do walki.
just saw it. You said a mouthful. Znowu. Affirmative. No nic. No, tak jak mówię, Pride same w sobie nie są wredne. Gorzej jak ich jest cała grupa. A jeszcze gorzej jak mają jakieś wsparcie. That's a relief. An entity approaches. Okay. Oj, aha, tylko Armon Man. Chwałem się tym dobrze. Na przykład Whipirons by na pewno zabiło ninja, kto wie kogo jeszcze. Dobra, został już tylko jeden. Tak. Weź Heavy Heal. Okej. Jedziemy. That's a relief. That is great relief. I see something moving. I understand. Understood. Ay, nie zdążyłem. Her song is over. What a shame. Postacie dość odmiennie reagują na śmierć członków drużyny, jak na śmierć wynajętych NPC-ów. Przebijemy się. Przepychamy się. Na szczęście ruch nie zależy od czasu, a od przebytego miejsca. Dobra. Teraz tą walkę zakończymy. Oj, przeżyłem to. To chyba druga śmierć tej ninży. Tylko sprawi. Najwyższa pola. Pora. Pora. I am ready. Dobra. I see something move. This will be over. Tutaj jest Zootrini. I understand. Przede wszystkim ważny jest jeden przedmiot, który tutaj znajdziemy, ale który podniesiemy kiedy indziej, bo go pilnuje też Hazar. Element ten to myślę, że mogę w tej chwili powiedzieć już fragment sprzętu z portu kosmicznego w Arnicy. Tak jak Vitalia nam powiedziała, Trini zminął absolutnie wszystko. Okej. Teraz wespniemy się tutaj i powalczymy tutaj. Willow Saplings, jak dobrze pamiętam, rzucają sporo kapłańskich zaklęć. Zobaczymy, co z tego będzie. Understood. Poziom 5, to znaczy, że są weak. Zobaczmy.
robi człowiek? To tak chyba jest. No dobra, to są Angel Strong. Tak, z tej strony... może tak, spróbujemy ich sparaliżować. Gdybym znał ich odporności, to by lepiej poszło. Vitalia nic nie ma. Masz lajka, korzystaj. O, wszyscy, jedziemy. Shit. Okay. Jak on uśpi drużynę, to ja nie wiem, co zrobię. O, 5 jest uśpionych, to mi kupi trochę czasu. Okej. Kolejny słowy. Spirit stuff. Dobra. Jeśli chodzi o tą grupkę, Spirit Staff może nosić kapłan, kleryk i mnich. Nie potrzebujemy tego. Aha, to jest ten kwiatek. Może powinienem wrócić do Fusfasa. Ale to w następnym odcinku. Teraz wypoczniemy. I przygotujemy się do zwiedzania dalszej części Trynton. Co też będzie się działo w następnym odcinku. Do zobaczenia.